Witam Państwa. Mamy kolejny film, tym razem w lesie. Zachodnia Holandia. Ale miejsce praktycznie jest tylko po to, zostało wybrane, żeby była cisza. Żeby już żadne jakieś tam przepusty wodne nam nie przeszkadzały. I dzisiaj chcemy, właśnie już widzicie, bo mówię słowo liczba mnoga. Ja nie jestem sam. No i na pewno zwróciliście uwagę, że zawsze ktoś tam kamerę włącza, wyłączał i tak dalej, nie? Ale o co głównie chodzi, nie? No to akurat nie ciąłem tych filmów. Otóż głównie o co chodzi? Dzisiaj jest po prostu, bardziej będziemy się opierać na własnych doświadczeniach, na własnych spostrzeżeniach. I zobaczymy, przyjrzymy się jednemu tematowi, który jest no, ogólnie znany, natomiast zobaczycie, że specyfika punktu patrzenia na to jest dość interesująca. Otóż, co my dzisiaj chcemy powiedzieć Państwu? Własne doświadczenia. O czym one świadczą i czym one są one związane? One są związane z tym, co się działo tutaj przez ostatnie parę tygodni. Jeszcze cofniemy się do zeszłego roku, troszkę, ale tylko minimalnie. A generalnie będziemy mówić o tej tak zwanej, która w internecie jest, tak zwanej duchowości. Nie? Jak już w poprzednim filmie powiedziałem, te wszystkie tak zwane niezależne telewizje, jak mówię o duchowości, to jest generalnie przekaz demoniczny. Państwo piszecie różne komentarze, także dziękuję bardzo, że Państwo piszecie je. Natomiast dzisiaj przyjrzymy się o tym, gdzie zamieniono tak zwane postrzeganie pozazmysłowe, zamieniono słowo duchowość. O, w ten sposób. To jest bardzo ważna kwestia i tym się dzisiaj zajmiemy, tym postrzeganiem. To postrzeganie może mieć, mogą mieć kobiety i mężczyźni. No i teraz musimy też zobaczyć, przyjrzeć się temu, co się zobaczyło, albo co się widziało i jak to jest związane chociażby z najbliższą przyszłością, jak jej możemy pójść dalej, nie? Co może być dalej po prostu i jak to jest z tym związane. Jak już wiecie doskonale, zaatakowałem, można powiedzieć, zdemaskowałem pewne przekazy w poprzednim filmie. A więc pytacie, skąd ja mam swoje przekazy i tak dalej. No różne rzeczy tam pytacie. Więc to jest normalne, bo po prostu w ten sposób film żyje, albo cały kanał żyje, po to są dyskusje i po to są filmy, ponieważ no, dość ciekawie piszecie. Widać, że jesteście zorientowani w wielu sprawach i po prostu to jest tak zwana widownia bardzo wymagająca. No i dlatego dzisiaj w sumie sprawa na tyle urosła poprzez te komentarze Państwa, żeby właśnie powiedzieć o tych własnych doświadczeniach. Co się działo parę tygodni temu, co się działo w sierpniu. No i nawiążemy to tutaj do tego, co się działo po prostu w Sylwestra zeszłego roku. Nie, ale to jest tylko fragmentarycznie. Generalnie chcę Państwu powiedzieć, że ten świat duchów, czyli demonów, on istnieje. Ja miałem z nimi do czynienia w sposób bardzo brutalny i z racji tego, że prowadzę i ten kanał i tutaj jest tematyka dla demonów czy demonistów wręcz mordercza, ponieważ doskonale wiecie, że niebocentryzm niesie z sobą rozwiązanie. Niesie element sprawiedliwości, którym jest najwyższy, który mieszka w kuli. Jego pałac jest widoczny w podczerwieni. Mieliśmy już tutaj fragmenty filmów. I to jest znane, ten pałac, nie tylko w czasach starożytnych, z mandali, jak i po prostu w latach 30., kiedy opanowano technologię podczerwieni, robiono kamery na podczerwieni. To było od lat 30. obserwowane. Demoniści, całe to hybrydztwo, intensywnie badali niebo, co się tam w środku będzie działo. Nie, bo nie chcieli po prostu koniecznie to tak jakby przewidzieć pewne poczynania najwyższego, no i w jakiś sposób ustawić się do wiatru. To już było od lat 30., nie? A więc musimy teraz powiedzieć coś o tym doświadczeniu właśnie z demonami, które miałem po prostu
I tak, kiedy demoniści, powiedzmy, ruszyli do szturmu, chcieli mnie sprzątnąć w zeszłym roku, jeszcze w Sylwestra, numer się nie udał. Tak samo w sierpniu ja miałem też atak bezpośrednio demoniczny. I co oni mi chcieli zrobić? Oni mi chcieli obciąć język, żeby w ogóle nikt już nie mógł mówić. I jak to wyglądało? I akurat to zdarzenie było dokonane w obecności świadka. No niestety po prostu stwierdzili, że widocznie stwierdzili, że po prostu zrobił jakąś, powiedzmy, takie coś, jakby pokazówkę i przy świadkach. Niestety nie udało się w jakiś sposób mnie wyizolować od świadka, który tutaj jest. Mamy tutaj. Witam serdecznie. Mamy tutaj Wiolę, ona była tutaj świadkiem tego zdarzenia. Jak to oni zrobili? Znaczy, jak ja to odczułem, powiedzmy, jak to się stało. Otóż działo się to w ten sposób, że byłem w hotelu w Radomiu, no i teraz w którymś momencie napadł, powiedzmy, na mnie demon i trzymał mnie tutaj, widziałem taką niewidzialną siłę, która mnie trzyma za rękę, która blokuje, powiedzmy, też drugą rękę, taka niewidzialna siła, i trząs całym ciałem po prostu. I co w tym momencie się działo? W tym momencie starał się mi obciąć język, żebym po prostu nic nie mówił. Tak samo jak chcieli mnie sprzątnąć, czyli wymazać na trzech poziomach. Ciała, duszy i ducha. Sylwestra zeszłego roku. To tutaj chcieli mnie to po prostu, ponieważ to się nie dało, więc stąd wniosek, że najwyższy uratował mnie. Z tego, ponieważ jak wynika z tych wszystkich opisów medycznych, każdy, który wchodzi wśród mózgu, czy tam cokolwiek robi, tam jakieś operacje przy trepanacji, to musi pójść do piachu, ewentualnie będzie kaleką. Ale widzicie, wszystko jest sprawne. Tutaj w tym przypadku tak samo. Mój ojciec niebiański zaingerował, zdjął tego demona ze mnie, sprzątnął go. Natomiast co mi zrobił z językiem? Pociachał. No i oczywiście krew poszła z ust i tak dalej. Język był oglądany później w szpitalu w Radomiu przez laryngologa. I oczywiście część lekarzy, powiedzmy, no zrobili jakby takie oficjalne wyjaśnienie tego, co się stało. Oficjalne wyjaśnienie to polegało na tym, że wzrosło mi nagle ciśnienie, jakiś nagły wzrost ciśnienia był, który spowodował właśnie atak padaczy. No tylko było jedno ale, ale wszyscy się z tym zgodzili. Akurat ten mój język wygląda, jakby był pocięty żyletką, a nie zmiażdżony zębami, bo przy padaczce normalnie język powinien być zmiażdżony zębami, on nie był, tam nie było żadnych śladów zębów, to było cięcie po prostu jak od żyletki. Przez pewien czas, tam było parę dni, to miałem trudności z mową, ale później wszystko przeszło do normalności i widzimy, że normalnie mówię. A więc widzimy, że mój ojciec niebieski jest czujny, tak samo jak każdy ojciec. A więc takie były właśnie te doświadczenia z demonami. Teraz pytanie, no dlaczego się tak dzieje? Otóż wszystko się dzieje dlatego, ponieważ nie udało im się sprzątnąć mnie, skasować na trzech poziomach. I dlatego po prostu ruszyli do szturmu, można powiedzieć, na Ordynusa. To był taki, można powiedzieć, samobójczy atak. Ale był, ponieważ nie mieli innego wyjścia. Stwierdzili, że no, nawet po wyjściu ze szpitala 16 kwietnia, od 16 kwietnia lecą filmy i zauważyli, że one są trochę inne. One nie są takie już tak techniczne, a więc zaczynają sięgać, powiedzmy, zakrawać na, powiedzmy, tematy arcyniebezpieczne. Chociaż państwo część możecie powiedzieć, że a, to jest, co on tam sobie gada i tak dalej, pierdoły popycha i do widzenia. Może sobie tak zawsze, ale akurat tutaj, w tym przypadku, no, oni doskonale wiedzieli o wadze tych słów wszystkich, nie? Dlatego po prostu chcieli obciąć język, a więc żeby się facet, jakby się nie dało go zabić, no obciąć język, to przynajmniej przestań gadać. No, przestanie robić filmy, ale filmy lecą. No i to się zaczyna problem, a tym bardziej dzisiaj mamy ten temat tych własnych doświadczeń i tego postrzegania pozazmysłowego. Postrzeganie zazmysłowe jest dla państwa, dla części państwa znane. Kto jeszcze by nie widział, co jest postrzeganie, a więc no to powiem w ten sposób.
że możemy, postrzeganie pozazmysłowym jest to cecha ludzi, natomiast nie hybryd. I dlatego przez wieki tępiono wszystkich ludzi, nawet dzisiaj się to robi, tępi się, którzy ma wyostrzone taką cechę postrzegania pozazmysłowego. Postrzeganie pozazmysłowe pozwala zobaczyć to, czego nie można zobaczyć zmysłami. Na przykład można wniknąć w podziemne bazy, laboratoria. Można wniknąć w różne tunele, chociaż tam są, powiedzmy, wręcz ściany ognia zabezpieczeń, żaden człowiek się tam po prostu, żadna materia tam po prostu nie przejdzie, ale postrzeganiem pozazmysłowym przejdziemy, nawet przez syfony tunelowe, wodne, coś takiego. Takie coś można zobaczyć. Można zobaczyć demony. Ja na przykład nie tyle, że go zobaczyłem, go poczułem, ale... Znaczy prawdopodobnie zobaczyłeś, bo zapytałeś się, kto to. Aha, tak, ja zobaczyłem. Kto tu, i zapytałeś się, kto tu jest. No kto właśnie, jest? Ja zadałem to pytanie tuż przed atakiem, kto tu jest? Takie dziwne, nie? A kto tu jest? No i tutaj Wiola widziała, po prostu widziała to, co się słyszała, to, co ja mówiłem. Kto tu jest? Musiałem go zobaczyć. Ale ja widziałem jeszcze inne rzeczy, bo to tak, te postrzeganie pozazmysłowe mają i mężczyźni, i kobiety. Przed wiekami tępiło się właśnie to postrzeganie pozazmysłowe, to widzenie, ale to nie jest jasnowidzenie, po prostu to nie to. Słuchaj, jasnowidzenie, to co to się nazywa oficjalne, to jest demonizm. To jest po prostu to, co demony przedkładają, gify, jakieś tam obrazy i tak dalej, demony i tak dalej. To postrzeganie zamysłowe to jest w ogóle coś innego, bo jest to cecha charakterystyczna ludzi. Postrzeganie pozazmysłowe. I teraz tak. Przed wiekami były tak zwane czarownice, wiedźmy i tak dalej, nie? A więc było zawsze zarzut, że ktoś się zajmuje czarami, jeżeli powiedzmy ma to postrzeganie, a więc widział coś, czego nie można zobaczyć gołym okiem, czuć i tak dalej. A więc on coś widział gdzieś tam, gdzie nie powinien być. O, w ten sposób. Gdzie on nie powinien być, a on to widział. A więc coś trzeba z tą osobą zrobić, nie? No i od razu zarzut, zajmuje się czarami, nie? Taka osoba. Ona się zajmuje to na stos albo próba wody. No mamy tutaj akurat, za nami jest jezioro. No i załóżmy w takich jeziorach, powiedzmy łódka wypływa albo po prostu jest pomost i się rzuca taką czarownicę związaną w worku. I teraz się patrzy, czy wypłynie albo nie wypłynie. I teraz mamy, jak nie urok, to przemarsz wojska. Czyli jeżeli nie wypłynie, to znaczy, że była czarownicą, czyli Bóg ją zabrał, nie? Sprzątnął. A jeżeli wypłynęła, to się mówiło, że ona za sprawą diabła wypłynęła, a więc trzeba by ją dobić, a więc w ten sposób tak walczono. W dzisiejszych czasach też się takie numery robi, tylko nie tak, tego typu, tylko trochę inaczej. Wysyła się taką osobę na badania psychiatryczne, a później wysyła się do zamkniętego zakładu i się ją traktuje elektrowstrząsami, żeby w jakiś sposób te postrzeganie, bo ono jest bardzo niebezpieczne, żeby to postrzeganie pozazmysłowe skasować, zablokować. I taką osobę myśmy tutaj poznaliśmy, taką osobę, która właśnie ma tak bardzo ostro to postrzeganie pozazmysłowe wyodrębnione i ona różne rzeczy widzi, no i po prostu dzieli się z nami doświadczeniami. Zresztą chcę powiedzieć Państwu, że ja utrzymuję kontakt z Polską. Tutaj akurat to postrzeganie pozazmysłowe, jak i można powiedzieć elementy telepatii, też zachodzą. My chociaż tutaj jesteśmy w zachodniej Holandii, to mamy kontakt z Podkarpacia w Polsce i to przez WhatsApp. I powiem Wam, że dyskutujemy o pewnych sprawach i dochodzimy do identycznych wniosków. Działając niezależnie całkowicie, dochodzimy do tych samych wniosków, nie? W filmach, które będą później, Państwu też to wszystko opowiemy. A więc tutaj też elementy te pozazmysłowe działają też bardzo mocno i one funkcjonują. Natomiast co robi system? System na ten temat milczy. No bo po co ma ktoś kogoś tam podglądać, nie? Podglądać. Po co? Albo po prostu wnikać w pewne rzeczy, bo można to zrobić. Ja na przykład widziałem, kiedy mnie na przykład parę tygodni temu spotkałem się z pewnymi, znaczy nie spotkałem się, w sumie to był tylko kontakt telefoniczny,
No i wystarczyło, że ktoś mi powiedział, że widział Boga. No dobrze, on tak przynajmniej powiedział, że widział Boga. No dobrze, niech będzie tam widział Boga. Ale w tym momencie, jak on powiedział o tym Bogu, jak on wygląda, że to jest plazma, to ja miałem po prostu obraz tego, co on widział. I to była taka jakby kula nieforemna, z takim potężnym ogonem. I to była taka plazma o kolorze lodu Antarktydy. Zaraz nam to się wszystko przyda, ponieważ my będziemy mówić o tej bogini, kim ona jest i kto ją widział. Akurat w tym czasie, kiedy ja widziałem, to jeszcze nie wiedziałem, co to jest, no to, bo tak mi powiedziano, że to jest, ja, powiedzmy, że widziałem, powiedzmy, Boga, nie? Czyli taka plazma i tak dalej. To nie był Bóg. To nie był wcale Bóg. Bo to dopiero z czasem wypłynęło, że te osoby po prostu były związane silnie właśnie. To były tak zwane ezoteryczki, o, można tak to powiedzieć, które miały do czynienia właśnie z boginiami i one przepychały właśnie tą sprawę, żeby po prostu, żebym ja, właśnie to one tak wkręcały mnie w temat, żebym ja w jakiś sposób to udowodnił, że Bóg jest kobietą. O, one chciały koniecznie. Ale numer nie wypalił, ponieważ no, każdy pogląd musi mieć jakąś argumentację i musi mieć cechy prawdopodobieństwa. Musi mieć jakieś dowody i tak dalej. A więc tu sprawa upadła, ale ona nie do końca upadła, bo później się okazało, no i właśnie, co się później okazało, i dlatego dzisiejsza pogadanka, czy dzisiejszy, powiedzmy, no, przekaz, powiedzmy, doświadczenia, własnych doświadczeń, musi być oparty też na tym, co inne osoby widziały, które się tym tematem zajmowały. Ja tylko widziałem to, co Państwu tutaj powiedziałem, natomiast tego demona to czułem i też musiałem go też jakoś widzieć, nie? Ale więc okazało się, że to ta kula, że niby Bóg, to był demon. To był nic innego, to był demon, tylko pytanie, co to za demon? I to jest wszystko, my wracamy, bo to jest wszystko z sobą powiązane do tego pierwszego filmu siedmiominutowego, nie? I 21 minut, tak samo następne. To jest wszystko powiązane właśnie. Kim był ten demon, którego widziałem? No to teraz czas oddać głos Violi, która nam opowie tutaj, ponieważ ona się tutaj wnikła w ten temat tej bogini, tej kobiety po prostu. No i teraz posłuchamy. Witam jeszcze raz. Od razu przepraszam, jeśli będę mówić dość chaotycznie, bo raczej nie mam żadnych doświadczeń medialnych, że tak powiem. Ale to wszystko jest związane właśnie z tymi osobami, z którymi kontaktowaliśmy się telefonicznie, ale nie tylko, bo też był i kontakt osobisty. Osoby, które sprawiały wrażenie na osoby mocno uduchowione i na dobre istoty. O, powiedzmy to tak. Żeby nie użyć istoty światła, tego słowa, bo to jest raczej termin demoniczny. W każdym razie akurat tak się składa, że to połączenie z pałacem, ta wiązka energetyczna, o której Mariusz niejednokrotnie mówił, sprawiła, że u mnie to widzenie pozazmysłowe się jakby pojawiło. To znaczy, ono było w dzieciństwie, ale było zabite przez taką zwykłą codzienność. Zresztą nie chciałam widzieć i nie widziałam. W każdym bądź razie to jakby połączenie z Ojcem Najwyższym sprawiło, że zaczęłam widzieć pewne rzeczy. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że te osoby wprowadziły mnie jakby w ten świat demoniczny. Swobodnie mogłam zobaczyć tą właśnie boginię. Dlatego łatwo było w nią jakby uwierzyć, bo wygląd tej bogini, to też wtedy zdawało mi się, że była ona z tej plazmy, o tym samym kolorze, o której mówił Mariusz, że to była jakby błękit, srebrzysty błękit, takie kolorystyczne elementy. Jawiła się ona jako piękna kobieta. Z tym, że ja tę kobietę zobaczyłam
kilka tygodni później po Mariuszu. Mariusz widział w kształcie jakby, właściwie to nie tak, bezkształtnie ją widział, tak? Natomiast ja już ją zobaczyłam jako kobietę i sądzę, że był to wynik intensywnego nasycania jej jakąś tą energią, co ona była jakby w procesie tworzenia. Miała piękną twarz, kobiety niezwykle dobrej, pełnej miłości. No i dlatego też łatwo mi było w to uwierzyć, że to jednak jest ta bogini matka. Chociaż nie do końca, bo w momencie, gdy panie, z którymi miałam właśnie kontakt telefoniczny, powiedziały, że Chrystus też jest kobietą. Więc w to już ciężko mi było uwierzyć i zaczęło się we mnie coś tam buntować. I co najciekawsze? Najciekawsze było to, że gdzieś tam ojciec czuwał nade mną, czy można powiedzieć nad nami, ponieważ w momencie, gdy one mówiły i one wręcz napierały, no jak nie widzisz, no nie widzisz, no zobacz, spójrz dobrze, to jest kobieta. Mnie się jawiła wtedy, i sądzę, że to była jakaś tam wizja z góry od ojca, jawiła nie postać, a bardziej posąg greckiej bogini. O właśnie, to jest bardzo ważne. Czyli pojawił się posąg greckiej bogini. No i teraz trzeba to powiązać, to co ja widziałem i tutaj... One nazwały ją Siemia. Siemia, nie Ziemia, tylko Siemia. Więc za każdym razem, kiedy one mówiły Siemia, ja widziałam ten posąg greckiej bogini, aczkolwiek próbowałam odsunąć ten obraz od siebie, ale on się ciągle pojawiał, no i się pojawiał. No i może ty dalej mów. No i teraz, czyli ten obraz się pojawia, czyli mamy taki tutaj bardzo ważny element, że można zobaczyć demony. Można zobaczyć demony. Można zobaczyć nawet świat demoniczny, ich świat demoniczny, demony, świat zewnętrzny na Ziemi. Można się przenieść na zewnątrz Ziemi. Oczywiście, że tak. Tak, tak, to nie jest takie coś. To można zobaczyć, jak najbardziej. Można zobaczyć, tak? Więc to jest, czyli to jest, słuchajcie, to jest postrzeganie pozazmysłowe, to jest zupełnie coś innego od tego, co po prostu, jak tam mówię o tej duchowości, że ktoś gdzieś tam wyszedł z ciała i po całej galaktyce gdzieś tam się przesuwał, nie? Że to jest tak OB, nie? To się tak jakoś tak nazywa. OB albo OB. Astral. Albo gdzieś wchodzą po astralu i tak dalej. To jest miejsce dla demonów. Ale postrzeganie zazmysłowe to pozwala wejść tam, gdzie nie wejdzie oko. O, to są to zupełnie dwie inne rzeczy. Można... Czyli jakby wchodzimy oczyma duszy, tak jakby nasza dusza pewne rzeczy dostrzegała. Oczywiście, że w momencie, gdy wychodzimy do tego astrala, no to poniekąd ta dusza to wszystko widzi, no przecież nie nasze ciało materialne. I widzimy wtedy świat ewidentnie demoniczny. No ja się znalazłam w tym świecie demonicznym i to wszystko jakby ta moja dusza widziała, prawda? Dalej chcę kontynuować na temat tej Siemi, bo dlaczego ja chciałam się z Państwem w ogóle tym podzielić? Ponieważ nie tylko to, co człowiek widzi, ale też chcę jakoś to uzasadnić jakąś tam logiką i elementami prawdopodobieństwa, więc ja jestem taką osobą, która lubi, zresztą nie tylko ja, bo Mariusz też, która lubi odnajdywać jakieś dowody na to. Odnośnie tej Siemi, co jest ciekawostką? Ciekawostka jest taka, że ta Siemia to jest bardzo rzadkie imię greckiej bogini Gaja. W momencie, gdy ja znalazłam te sekwencje, znalazłam te podobieństwa, no to mnie się obraz objaśnił, prawda? Że... Wyjaśnił się. Po tak. prostu to, co, to widzenie po prostu zostało wyjaśnione poprzez dociekanie. Oczywiście, że tak. Zawsze trzeba dociekać wszystkiego, proszę Państwa. No i teraz tak. I teraz musimy przejść do jednej rzeczy, której niestety Państwo no, nie znajdziecie tego, ponieważ no, my przygotowaliśmy się do tego filmu. To trzeba powiedzieć tą historię. I zanimśmy się przygotowali, wpadł nagle, na zasadzie czary mary, wysłano nam taki artykuł z Facebooka, a tak. z fanpage'a. Tego artykułu w tej chwili nie ma. I to, słuchajcie, to się dzieje, wiecie co, takie, powiedzmy,
ja powiem takie jedno doświadczenie, tutaj Państwo piszecie, nie? Ktoś był na tyle bardzo spostrzegawczy, zauważył, że jak ja robię filmy, to świat demonów i demoniści robią zaraz następny jakiś film. Kontrfilm. Kontrfilm. I to ktoś to bardzo dobrze zauważył, że to obserwował. I to nie jest tak, że ktoś tam bezpośrednio odpowiada na to, co ja mówię, czy tam mówimy tutaj w tej chwili, tylko po prostu to było gdzieś to tak zrobione, żeby się nikt nie połapał, że to jest dokładnie to, ale po prostu ktoś, znając ten film, to już po prostu robił oddzielny film, nie? Kontrujący film, o, żeby po prostu pewne sprawy zamieszać, żeby po prostu sfałszować. I to trwało po prostu jakiś czas, a więc to wszystko nawet nie było tak specjalnie tematycznie, ale to robiono w ten sposób film i ktoś to zauważył. I tutaj, w tym przypadku, musiały demony podpatrzeć jedną rzecz, że my się zainteresowaliśmy to, co nam wysłano pod tym. Zresztą oni to akurat tam napisali prawdę, bo zaraz wszystko to jest powiązane z 23. Oczywiście, że to jest wszystko powiązane z 23, bo tutaj ten 23, no to cały czas Państwo piszecie, linkujecie i tak dalej. I tutaj jest też powiązane właśnie to, cośmy tutaj widzieli wszystko. To jest z tym 23 powiązane. Co było w tym artykule z tego Facebooka, który niestety usunięto, ponieważ wiedziano, że my ten artykuł wykorzystamy. I on będzie jakimś materiałem dowodowym do materiału filmu. Ale niestety, no, nie ma go, przeczytaliśmy, ale wam powiemy zasadę, o co tu głównie chodzi. Co oni sobie tam napisali? No właśnie, co oni sobie tam napisali? Oni tam napisali, że 23 września dojdzie do wskrzeszenia Antychrysta na terenach, gdzie urodził się Chrystus, czyli na Krymie. I również będą takie rytuały wskrzeszania Wioroszu, czyli Wioroszorem, tam gdzie je Chrystus nauczał. Tam gdzie była po prostu biblijna Jerozolima, czyli to jest Wiorosz, czyli na północ od Istambułu, na azjatyckiej części Turcji, nad Bosforem. Powołano się tam na film Mariusza, w którym właśnie mówi o tym, że Jezus Chrystus urodził się na Krymie, a nauczał nad Bosforem, właśnie nad cieśniną Bosfor. I tam była ta biblijna Jerozolima. O, dokładnie tak. Tak. Ten film. No to już go robiłem 2 lata temu. No ale oni się akurat, proszę bardzo, ten fanpage, to się jak nazywał? Starożytni kosmici. Starożytni kosmici, proszę bardzo. A czym oni się tam zajmowali? Oni właśnie, stąd jaki wniosek wynika, nie? To oni tam mają jakiś rytuał zrobić 23. Podobno tak, to znaczy się, ja doszłam do wniosku i sądzę, że bardzo trafnego, że cała ta propaganda strachu wokół apokalipsy, Armagedonu, właśnie posłużyła ku nasycaniu negatywnymi emocjami i energią strachu od ludzi. I właśnie poprzez ten strach, poprzez te negatywne emocje, ta bogini jakby została uaktywniona. Bo ona, tak jak żeśmy wspomnieli, ona na początku jawiła się jako jakaś tam bezkształtna materia. Nie, może, no, ciekła materia, o, powiedzmy. Plazma. Tak. A musimy też powiedzieć jeszcze o tej ciekłej materii. Skąd się to wzięło? No tak. Bo właśnie obejrzeliśmy pewien filmik na tam tak zwane jakieś tam tych niezależnych telewizjach i pewien aktor mówił o ścianie wody. Dlatego wtedy też mi przyszło zrozumienie, że ta materia to de facto była wodą. Tak. Ja ją tak widziałam, tylko że ja jakoś sobie nie potrafiłam tego uzmysłowić. Także ona miała kolor wody, takiej zamarzniętej, zmrożonej w niektórych miejscach wody. To tak jak zamarznięta woda, taka błękitna, ładnie wyglądająca, Antarktydy. Tak, dokładnie tak. No i stąd te wnioski, że na początku niejako była to jakaś tam bezkształtna materia. Tak, plazma, później później zaczęła się przekształcać w postać kobiety. Także takim sposobem, tymi emocjami negatywnymi wskrzeszamy po prostu, nie tyle co wskrzeszamy, co pobudzamy do działania tą boginię, która, nie wiem, zauważcie Państwo, że ona jest
od dłuższego czasu już wciskana nam na internecie. Na razie jeszcze sądzę, że to i tak jeszcze jest z pewną dozą nieśmiałości. Natomiast jestem 100% pewna, że w przeciągu najbliższych tygodni będzie ona nam wciskana wręcz z uporem maniaka. Tak jak na przykład UFO. Bo w tej chwili o UFO mówi się w telewizji. Tak na zasadzie pożycz dychę, zacytuję ciebie. Tak. Taki ta bogini będzie nam wciskana, bo już się dużo mówi o matce naturze, tak? No, to jest nic innego, a bogini grecka Gaja. Ale dlaczego powiązaliśmy ją z antychrystem? To jest też bardzo ważna rzecz. Z antychrystem ją powiązaliśmy, dlatego że ona ma wszystkie cechy antychrysta. Czyli jakaś tam fałszywa miłość, fałszywe dobro. I ponieważ ja ją widziałam kilkakrotnie i nawet miałam z nią kontakt, powiedzmy, taki dość bliski, więc ja, biorąc ją za najwyższego, wiem, że ona jawi się, chce się jawić jako osoba niosąca dobro, uzdrawianie itd., itd. Więc to jest bardzo niebezpieczne. To są wszystkie cechy antychrysta, moim zdaniem. Ja już ci w tej chwili oddaję głos, bo już ze swojej strony to chyba powiedziałam wszystko. Chyba że będziesz chciał, to proszę bardzo. Pytam. No, czyli tutaj mamy te rzeczy i teraz widzimy tutaj, jak ważne jest nasze myślenie. Teraz nawiązuję do poprzedniego filmu. Jak ważne jest myślenie, nie? To, co my będziemy myśleć, to będziemy kreować. Piszecie na ten temat państwo, nie? I tak samo właśnie cała ta ideologia, ona właśnie miała być tak wysterowana, dlatego nie chciano, powiedzmy, wysterować tak, żeby po prostu wciska, powiedzmy, tam ludzie, powiedzmy, żebym zrobił film, udowadniał i tak dalej, te wszystkie właśnie, ten trend i on właśnie, proszę zwrócić uwagę, to wszystko jest w odpowiednim czasie zrobione, nie? Przekazy demoniczne bardzo intensywne ostatnio. I w tych przekazach demonicznych, które są w internecie, też tam nic innego jest, jak też oni popychają właśnie tego damskiego demona akurat. Też popychają, tak, tak, jak najbardziej. Popychają, powiedzmy, tego demona, więc widzimy, że to ma wpływ i to jest, tu można powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię. Niektórzy z państwa w tych filmach to pytali właśnie, no dlaczego tutaj przyroda się odradza, a tu nagle jest taka nawałnica, która przelatuje przez całą Polskę. No przez tego ileś tam, ile, 440 tysięcy hektarów zostało położone. 270 kilometrów, to chyba pas był, który przeleciał przez Polskę, ale mniejsza. Były te nawałnice, które zniszczyły tam, powiedzmy, tak, no jak to. Przecież raz jest tutaj tak, a tu nagle, powiedzmy, takie coś. No i teraz jedni już tutaj lansowali, że to Bóg zrobił, nie? To, ale do jakiego tutaj wniosku dochodzimy? Te nawałnice wszystkie, ponieważ przyroda się odradza, to widać, to państwo widzicie i tak dalej. I nawet to piszecie, nawet zarzucacie jakby Bogu, zarzucacie, że dlaczego to tak wolno? Dwa dni po temacie, nie? Co za problem, nie? A to system jeszcze funkcjonuje, nie? Ale chodzi o to właśnie, żeby wytłumaczyć, że te nawałnice to jest nic innego jak produkt nasycania, produkt, bo to było sierpnia, około 11 sierpnia, plus minus. W sierpniu to robiono, czyli to był produkt nasycania strachem właśnie tej bogini. Strachem nasycono do pobogini i to właśnie ten demon robił to na nawałnicę. O, i to jest to. To jest cała tajemnica tutaj. O. Także żeby tutaj przypadkiem ktoś tutaj nie pisał, że no jak to, przecież są takie, ale przecież były nawałnice. Nie? To właśnie tłumaczę. Bo już tak myśleli, że to, co niektórzy myśleli, że to Bóg. Nie, to Bóg tego nie zrobił. To zrobiła właśnie ta Gaja. Tak? No teraz tak, możemy to, powiedzieć. Tak, teraz tak, możemy, tak, że to Gaja zrobiła. Matka Natura. Tak, Matka Natura. Jawiąca i tak się tak jako wspaniała bogini dobra, wszelkich dobrodziejstw i tak dalej, i tak dalej.
No a więc po prostu to zrobiono po prostu celowo, żeby po prostu, żeby jakby zatrzymać proces naprawy natury, nie? Strzaskano masę drzew, ileś tam tych hektarów poleciało, nie? Zostały te plony zniszczone i tak dalej. Po prostu to było właśnie, ale ona została wskrzeszona do pracy przez strach, który był napędzany. Strachem napędzano po prostu przez dobre pół roku. Jakoś tak? Przez pół roku napędzano i wystraszeni ludzie wygenerowali uaktywnienie tego demona, a on wszedł do akcji. No wystarczy, jak było z tym ostatnim huraganem, który się tak nagłaśniało? Irma. Irma. Ludzie w Stanach opowiadali, Polacy mają swoje kanały, opowiadali, jak to się przygotowywują do tego uderzenia, tego huraganu i tak dalej, i tak dalej. I oni oczywiście też nakręcali propagandę strachu. Bo było mnóstwo materiałów właśnie na ten temat. To są negatywne emocje. Wszystkie negatywne emocje właśnie działają w ten sposób. I w ten sposób się właśnie, tak, bo tak to działa. Tak to działa. No i Państwo się to jest, nawet pewnie zgadzacie, że tak to działa, no to właśnie to jest praktyczna wartość tej całej wiedzy. Czyli tak, podsumowując, no bo to trzeba teraz, ponieważ będą jeszcze inne kawałki tutaj z tego postrzegania pozazmysłowego. Pamięć duszy. Pamięć duszy, można się dokładnie zapowiedzieć. O, pamięć duszy. To jeszcze jest to. Czyli pamiętajmy o tym, cecha ludzi, to jest postrzeganie pozazmysłowe. Bardzo niebezpieczne dla systemu, ponieważ można penetrować podziemne bazy i tak dalej, i tak dalej. No już wystarczy jakieś tam tunele, no i cuda na kiju, nie? Można tam wchodzić jak najbardziej. No i można to tego, a więc to jest też tutaj takie niebezpieczne dla systemu, ale jest to cecha charakterystyczna ludzi, no i z tym się walczono. Walczy się kiedyś, walczono metodami, powiedzmy, z tyłu mamy jeziorko, nie? Mamy jeziorko, no to powiedzmy, to jest czarownica, to jest próba wody, a dzisiaj są elektrowstrząsy. Albo na przykład, bo mówi się też o tym, albo się mówiło ileś tam lat temu, Państwo też zwrócili uwagę, ale się wypacza jakby sens tego. My widzimy ten świat, tylko my widzimy więcej niż można zobaczyć przez oczy, przez zmysły. W ten sposób. O, to jest to. Ale żeby tego nie mylić, że to jest jakiś tam, no, jakby to powiedzieć, żeby to nie mylić z tymi przekazami demonów, bo demony, jak wiemy, powiedzą tylko 5% prawdy, reszta 95% blefu po prostu. I oni starają się te proste zasady wypaczyć. Oni na przykład nie mówią o tym postrzeganiu. Demoniści specjalnie nie mówią o tym postrzeganiu pozazmysłowym, tylko powiedzą, że na przykład trzeba kogoś wysłać do czubku. O. Albo że ma, powiedzmy, tam nie halo pod sufitem. Dodam coś od siebie. O, właśnie. Dodam od siebie, że w momencie, gdy my sobie wychodzimy do tego astrala, czy ten astral, jak to powiedzieć prawidłowo? No nieważne, to sens jest ten sam. To mamy pokazany świat demoniczny, ale nie ten prawdziwy przy postrzeganiu pozazmysłowym. Bo przy postrzeganiu pozazmysłowym widzimy tak, jak jest, realnie. To znaczy, o ile można powiedzieć o tym świecie, że to jest wszystko realne, no bo to jest w tym świecie jakby duchowy, prawda? Natomiast do astrala, gdy wychodzimy, to widzimy to, co nam pokażą demony. O, dokładnie. Tam jest mnóstwo gifów, mnóstwo ściemy. To jest wszystko. To, co chcesz zobaczyć, to zobaczysz. Oczywiście, że tak. To ci tutaj podłożą demony i tak dalej, ci pokażą po prostu. Niektórzy to nawet widzą słowiańskich bogów. Tak jest, a niektórzy na przykład, jak to mówię, że oni się przenoszą do astrala i wędrują po galaktyce, nie? No i później, no gdzie ten niebocentryzm jest, nie? No bo słuchajcie, niebocentryzm ma jedną cechę, on daje rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, można rozmawiać o takich różnych rzeczach, jest pełno tych telewizji, tych niezależnych, nie, tak zwanych, ale oni nie podają, mają jedną bardzo ważną cechę, nie podają rozwiązania. Natomiast niebocentryzm niesie z sobą rozwiązanie, bo mówi o tym, który da to rozwiązanie. Nie? Kiedyś w czasach Złotego Wieku, kiedy by stały kolumny nieba, które żeśmy resztki tutaj Państwu pokazali,
to było tak, to wtedy po prostu ludzie się komunikowali telepatycznie. Oczywiście nie potrafili. Nie trzeba było jakieś tam, słuchajcie, komórki były niepotrzebne. Komórki były niepotrzebne, żeby jakaś komunikacja była się telepatycznie. Zresztą słuchajcie, ten element telepatii my też tutaj wyłapujemy, kiedy rozmawiamy z Podkarpaciem. Znaczy rozmawiamy, po prostu dochodzimy do tych samych wniosków, po prostu rozmawiamy na różne tematy. Oni też rozmawiają między sobą, bo też tam jest grupa jedna, jest parę osób i my też tutaj rozmawiamy, a wnioski są identyczne. My te wszystkie wnioski Państwu powiemy, bo one są wszystko powiązane właśnie z tym, co dzisiaj mówiliśmy. I chyba na dzisiaj będziemy powoli kończyć. Także dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu. Czekamy na jakieś tam Państwa spostrzeżenia, które macie. I życzymy powodzenia.